Siemaczka, z tej strony Mitrox i zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W pierwszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Halo 3, w Halo Master Chief Collection. W poprzednim odcinku udało nam się rozpocząć całą przygodę i zaczęliśmy rozdział Bocianie Gniazda, gdzie aktualnie mamy wrócić do głównego centrum przekazu, czy co by tam to już było. Z którego pewnie można przejść tędy. Wreszcie. Najzwyklejsze znaczniki, to ja lubię. No, domyślę się, gdzie muszę iść. Sir, this way. Look, coming out of the vents. Line them up. Line them up. What the hell are those things? Trochę sus jak z wentów. O kurde. They come down. Short control burst. Za ciemno. Może jakaś wieżyczka by tutaj była? No, cała mocą, że tyle, że ich tutaj było. If I try to hook up a timer, it might go off all by itself. Johnson. You might want to put that out. Chief, have a look. A little going away gift for the Covenant. We've linked it to smaller charges throughout the base. Johnson, soon as the evacuation is complete, start the timer. Understood. Good luck, everyone. See you on the last Pelican out. Mamy prezencik niezły. Oj, tutaj mamy latarkę, która nie ma już baterii, w sensie jest niewyczerpalna. A w dwójce? Miała baterię, z tego co pamiętam. To ciekawe, że tak z odsłony na odsłonę coraz to bardziej zmieniają. Roots have taken the barracks. Marines are trapped inside. Those apes ain't much for mercy, chief. We both know what they do to prisoners. I podniosłem chyba granat, który robi tą taką jakby bańkę ochronną. Zamienimy się kolego, no i świetnie. A mogę otwierać. No. Oj, jak tu ponuro i ciemno. Jak już nie otworzę, tak? No, jak to ma wyglądać? Chyba, że muszę być przy tym przycisku. Tak, przy przycisku. I rzeczy do interakcji mamy po prawej stronie, nie po lewej, tak jak to było wcześniej. A, to jednak nie jest to, o czym myślałem. Granat to najzwyklejszy. Co mnie zabiło na strzała? Przecież miałem ponad połowę osłon. Co to ma być? I've been shot!
Trace. A tu. Nawet nie czuł się z nimi wszystkimi walczyć, ale wolałem już sobie oczyścić teren. Tego nie otworzymy. No powiedziałbym, że tędy trzeba iść. Jak się mają się do barak? No co już mam to zrobione? Iwak wjadł na kwadę. Dobra. Attacked in force. Couldn't hold them off. Falling back to the hangar. But don't wait for us. What should I do, ma'am? Hold position. I'm not leaving without him. To winda jest. To tak zachodzi, tak patrzę, co to jest? Jakiś hangar? To i tak się chyba teleportuje, tak mi się wydaje. Gra tego typu, że trzeba akurat iść cały czas, co już nikim nie robi. Above and below. Brutes! They've got jump head. They're going after the thrusters. Shake them off, lieutenant. Zaraz bym to zrobił, tylko jeszcze muszę zobaczyć ciągle. Dobra. Jest po A cel misji. Znowu ten landing craft. Prophets, what you heard!
biegniemy, tam nie przyszliśmy, dobra. No i by byli wszyscy przeciwnicy już zabici niby. No tak, można iść albo na dół. No to jest zamknięte. Ten bym już przyszedł na dół po prostu. Chyba, że ta latarka gówno daje. Kompletnie nic nie widać i tak z nią. Chcę ją coś zrobić. Dlaczego tam strzela? No cholera. A nie, czekajcie, my windą tutaj doszliśmy, tak? Faktycznie, chyba windą. Dodamy radę jednak tędy przejść. Bo mi się wydawało, że ja przeszedłem tędy normalną drogą. Czy mogę tutaj cokolwiek kliknąć? Ja bym tutaj cokolwiek kliknął, ale no nie mogę za bardzo. Aha, tak to działa. Czyli pod shiftem to mamy. Świetnie. Ja tutaj widzę naszych przecież. Ta nie wiem, czy schodzić, nie schodzić. No nie przyjdziemy, tak. No to mogę tylko zejść. Nie, dla mnie to jest głupota. No niby mamy znacznik sojusznika, ale co on nam daje? Kompletne zero. A to się pewnie okaże zaraz, że nie wiem. Przeciwnicy mi się nie zbagowali, nie pokazali mi się niektórzy i nie wiem, mogę się zestrać co najwyżej. No z tego co widzę, to tutaj w tym górnym centrum powinno być chyba coś do kliknięcia. No nie. No powinien się pokazać statek. Więc niech będzie, że ostatni punkt kontrolny, tak? Shake them off, Lieutenant. No nie. O, i teraz mam. Czekajcie. No to ja musiałem się coś zbagować, no bo po zabiciu tych wszystkich przeciwników. Aż tutaj zaczyna być ready. Powinienem móc uzbroić bombę. Op center. Ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi niby. Oczywiście to ta osłona, dobra. No nie, bo to jest tylko jednorazowy gadżet, to myślę, że tak jak będzie nam się odnawiać trip mine, no to pewnie jakaś wybuchowa mina, którą można uzbroić. No
i tak, co mógłbym tutaj jeszcze zrobić? Co takiego? No ja wejdę jeszcze do góry, bo ten gościu tak samo jak ja. A co się do tego, nie wiem, centrum, co to już tam było u góry? No tutaj niczego nie klikniemy. No nie, no puste kompletnie. Tam do góry strzelam, to pomyślałbym znowu, że tam mam się dostać. Tylko, że ja tutaj powinienem móc porozmawiać, no pewnie z tą córką Kisa, że tutaj coś jest nie tak i że ten prezent mamy dozbroić. No tak bym się domyślał w sumie, ale czy tak ma być? To pewnie osłona na niewidzialkę. I dalej nic. Zajebiście. A dlaczego mi się nic takiego nie pokazuje? Co mi nie zrobi? No nie, no znowu muszę ich zabijać. Tutaj Marines powinni przylecieć. To tak naprawdę powinni przejść, no bo jak patrzę na normalnym poradniku. Nie no, to myśl musi o coś zbagować, no. Jakim możliwym cudem? No to tutaj powinno dać radę coś zrobić, no. Może to mi się coś, nie wiem, zbagowało, czy o co tutaj chodzi, ale no, powinienem być w stanie przejść. No, zaraz pewnie przejdziemy, ale no... Niech gra dopuści mnie do przejścia jej. O, to już nie jest pierwszy przypadek. Gdzie to było? W Reachu? Chyba w Reachu było identycznie. Nie pojawili mi się przeciwnicy, przez co nie otworzyli mi przejście i nie mogłem przejść dalej jednej misji. Musiałem ją powtarzać, nie wiem, 4 razy. Może tutaj coś... Nie, no tutaj też nic. No i teraz to zadziałało, no co to... Wszystko robimy identycznie. Wszystko. Teraz tak, oni będą tutaj sobie szli najpewniej. No, nie powinni wejść do tego statku. Więc mam nadzieję, że wszyscy przejdą. No tu nikogo już nie ma. No, kapitanie, no... Idźcie żeż tam. Nawet mnie nie denerwujcie. No, chyba już ostatni. Ale tutaj ten zbugowany też. O! Ta gra ma tyle lat i się dalej buguje. Zajebiście po prostu.
4 razy powtarzam ten segment i dopiero za czwartym mi zadziałało. Root, in the op center. They disarmed the bomb. Sorry, commander, there were too many. Even for me. Chief, get back to the op center. Kill those brutes. Rearm the bomb. I've got to get these men out of here. But I'll radio with another exit. Good luck. O, świetnie. Trzeba też musi się tak dograbagować, no. Za jakie grzechy. You will be the protectors of Earth and all her colonies. Jak zmienili tą broń, kurde. Śmiesznie strzela, ale... to nie wszystko. W dwójce jakoś brzmiała lepiej, mam wrażenie. A, myślałem, że to jest niewidzialka. That did it, Chief. Bomb's armed. We got your exit. A service elevator in the hangar. Head downstairs, cut through the caves. O, nic nie widzę. Chyba tam to jest. Tutaj nie to. There will be a great deal of hardship on the road ahead. A co teraz ta Cortana jest dalej u tego Gravemind'a, który tam w zakończeniu dwójki z nią rozmawiał, tam pytał jakieś tam sekrety i tak dalej. A teraz tak, czy my dobrze idziemy wraz z Benem tych zwierzaków, czy nie? Chyba tak szczerze nie wiem, gdzie ja mam iść. You will become the best we can make you. Let's go find the elevator in the hangar. The hangar jest. Gdybym był winny, to bym się obrócił tutaj na dole. Much time, Chief. Find that elevator. Yes, yes, yes. This place will become your home. This place will become your tomb. O cholera. No już raz nie było, umarliśmy. Ale Gravemind nas uratował. Chyba.
Autostrada Tsavo. Przygoda się toczy do Vio. Też niby 20 minut. What happened? Chief, please respond. What is your status? Over. If you can hear me, find transport. Head to the town of Ford. Settle down, Marines. Somebody hit the emergency power. On it, Sergeant. Tędy może faktycznie. Nah, man. Alpha 6, they're all gone too. You can walk? Set your boots on the line. Może ten, tak jak reszta. Bo mieliśmy cel poprowadzić właśnie Marines. No i elegancko. Ale chętnie wsiadłbym do tyłu. Chief's got the right idea. Let's mount up. Get the hell out of these caves. Let's go. Czy mógł ktoś prowadzić mój, czy... O. Here we go. No i świetnie. Tylko, że ja z tą nic nie widzę, ale na szczęście te flary, chociaż trochę pokazują trasę. Na szczęście ja nie muszę jechać. Chociaż tyle. Charge! Charge! I got air grow. You go on! Lay them up! O, i wreszcie cokolwiek widać. Witamy. Gdzie ty jedziesz, kolego? Don't stop, keep going. Jednak to ja mogłem prosić, bo oni będą się tak zatrzymywać na każdym przeciwniku. Przecież jak jest gościu kierowcą, to nie będzie w ogóle się przejmował przeciwnikami, tylko jechał dzida do przodu. Chief, still can't get the commander. Comms are a mess. Pelicans are scattered. Best thing now, get some distance between us and the base. Roots are gonna be looking for survivors. Dobrze, w takim razie dalej tą autostradę z sobą będziemy robić dopiero w następnym odcinku. Siemka.